Każdy człowiek ma mentalne ograniczenia odnośnie inwestycji. I teraz ja się mogę założyć, że niezależnie w jakiej jesteś sytuacji finansowej, jesteś w stanie wyczarować 100 zł, żeby zrobić jakiś szybki interesik. I 100 zł praktycznie każdy, nawet żul, jest w stanie wyczarować, zaoszczędzić, przykombinować, żeby w coś zainwestować. I teraz każdy z nas ma jakąś taką historię, gdzie kiedyś coś właśnie przykombinował, tu pożyczył, tam kupił i sprzedał z zyskiem. I teraz można te pieniądze zarobić, a nieraz pewnie było tak, że pożyczyliście te pieniążki na przykład od rodziców. I teraz rodzice stówkę, no niektórzy pomarudzą, ale są w stanie Wam pożyczyć. Tak naprawdę nie powstrzymuje Was nic innego, jak strach przed daną inwestycją. I ludzie mają różne mentalne ograniczenia. Jedni, jak mają zainwestować 5000 zł, to już nawet jak to jest marzenie, nawet jak to jest realizowanie się w pasji, nawet jak to jest jakieś szkolenie, to już nie bardzo. I to jest jakby, powiedzmy, grupa ludzi najuboższych mentalnie. Później mamy, powiedzmy, klasę średnią, czyli przeciętniaków. Oni są skłonni na przykład zainwestować w swoje dzieci 20 tysięcy, 30, już tacy naprawdę odważni rodzice z 50 tysięcy. I to jest jakby druga bariera, że jak przyjdzie syn i powie: tato, mamo, mam pomysł genialny, chciałbym na przykład otworzyć salon z tipsami, o, i sobie ktoś wymyślił, to jest szansa, że rodzice pożyczą te pieniądze, jest szansa, że ktoś się odważy pójść do banku i po prostu sobie sfinansować ten pomysł pieniędzmi z banku. Ten sam mechanizm, zarówno przy jakimś dealu, że nie wiem, kupię buty i sprzedam trochę drożej, tak samo tu otworzę jakiś biznes, ten sam mechanizm. I kochani, jest grupa ludzi bardzo zamożnych i tam już jest zabawa w setki tysięcy, jak nie miliony złotych. I tu już się pożycza bardzo duże pieniążki, żeby zarabiać ich również przeważnie bardzo dużo. I teraz to, co dzieli tych ludzi, to nie jest tak naprawdę zasobność portfela, bo wiedza jest dostępna, jak budować zdolność finansową, napisałem o tym książkę, będę się też tymi materiałami z Wami dzielił. Generalnie każdy może to zrobić, niezależnie jaki macie portfel. I problem nie leży w tym, żeby te pieniądze pozyskać tak naprawdę. Problem leży w tym, żeby się odważyć, bo nasz wewnętrzny strach nas blokuje. Dlatego ja tak zawsze powtarzam, że najważniejszy jest rozwój osobisty i duchowy. Bo jak Wy nie pokonacie swojego wewnętrznego strachu i Wy będziecie się bali zainwestować 20 albo 30 albo 50 tysięcy w jakieś swoje marzenie, w swoją pasję, w to, co kochacie, no to sorry, to żadna wiedza Wam nie pomoże, żadna. Musicie się najpierw odblokować. Ale jeżeli już przeczytaliście moje książki, ogarnęliście się, cały YouTube macie i tak naprawdę nie wiecie, co zrobić, no to już jest informacja, że musicie się nauczyć, jak pozyskiwać ogromne pieniądze. Teraz kochani, najbogatsi się po prostu nie boją. Rozumiecie, nie ma strachu. Jak jest pomysł, rodzi się w nas coś, mamy takie poczucie, że chcę to zrobić, to po prostu to robię. I tak było z każdym marzeniem, które ja wprowadzałem w rzeczywistość. Zaczęło się od bycia trenerem tenisa, przygotowania motorycznego, trenera mentalnego. To był mój początek. Ja musiałem zainwestować w swoją stronę. Ja nie miałem pieniędzy. Wziąłem pieniądze z banku i po prostu w to zainwestowałem. Później następnym krokiem było stworzenie FTC. Tak samo musiałem na to skądś wyczarować pieniądze. I nie, w związku z tym, że pieniądze z drzewa nie spadają, poszedłem do banku i wziąłem na to kredyt. Ja w to wierzyłem, bo to była moja pasja. To było coś, co było tak głęboko we mnie, że ja to chciałem zrobić, ja to musiałem zrobić. Czy się bałem? Trochę się bałem, ale tak głęboko wierzyłem w to, że to jest coś, co ja tak czy siak do końca życia będę robił, że ja mógłbym w to tak naprawdę wszystkie pieniądze świata zainwestować, bo i tak wiedziałem, że będę trenerem. Następnym krokiem było to, że zdecydowałem się zagrać po prostu tak grubo, jak to jest tylko możliwe, i stwierdziłem, że stanę się deweloperem. I kochani, tutaj już jest gra w milionach. I co ja bym chciał, żebyście zrozumieli, to pozyskanie pieniędzy to jest jedno. Ale to, co Was tak naprawdę blokuje, to jest Wasz wewnętrzny strach. I jak to dobrze zrozumiecie, pokonacie te mentalne ograniczenia ludzi ubogich mentalnie, przeciętnych mentalnie, tylko wskoczycie mentalnie na poziom ludzi, którzy zarabiają bardzo dużo pieniędzy, czyli się przestaniecie bać, zaczniecie cisnąć, zaczniecie podejmować ryzyko. Tam, kochani, jest wolność finansowa. Ona nie jest tam, gdzie Wy się boicie. Ona jest tam, gdzie zaczynamy być odważni. I teraz dlaczego mówię, że tam, gdzie zaczynamy być odważni?
bo na początku wy potrzebujecie odwagi, żeby coś robić. Tak to jest, zaczynamy. Ale z czasem odwaga, pewność siebie, wiara w swój pomysł, ona się zaczyna zmieniać w wiedzę i mądrość, jak coś się robi. I później z tego wynikają sukcesy, lepsze zarobki. I dzisiaj ja już nie mam ani nadziei, że będzie dobrze, ani nie potrzebuję wiary w siebie, która też jest zaślepiająca i nie do końca mądra. Dzisiaj mam mądrość. I dzięki temu, że ja wiem, jak krok po kroku budować zdolność, zarówno zdolność kredytową, żeby móc realizować tak wielkie rzeczy, jak budowa osiedli domów jednorodzinnych, ja wiem już, co z czego wynika. I dzisiaj słowo strach to dla mnie nie istnieje tak naprawdę, bo ja zrozumiałem zasady gry. Także nie wiem, na jakim wy jesteście etapie, czy to są takie małe kwoty, które bylibyście w stanie zainwestować w swoje marzenie, czy to już są takie średnie, kilkudziesięciotysięczne. Musicie dobrze zrozumieć, że tylko to was powstrzymuje. Jak przerobicie dobrze materiały z rozwoju osobistego i duchowego, otworzą się, kochani, przed wami drzwi do robienia rzeczy nieprawdopodobnych. Także głęboko wierzę w to, że jak pozyskacie wiedzę, jak zdobyć te pieniądze, to każdy z was ma pomysł na siebie. Jak nie jakiś biznes, jak nie połączenie pasji z zarabianiem. Każdy z nas coś ma. Najtrudniejszy bajer to zdobyć pieniądze i przełamać ten wewnętrzny strach. Dlatego zawsze będę powtarzał, że numer jeden rozwój osobisty, numer dwa egzekwo rozwój duchowy, a później, kochani, będziecie w stanie robić tak duże rzeczy. Także będę się z wami dzielił bez granic całą swoją wiedzą, postanowiłem. Także czeka was dużo ostrej jazdy bez trzymanki i do zobaczenia już wkrótce. Będzie cała masa materiałów. Trzymajcie się, hej!